Miloš, co ty po takim spotkaniu możesz powiedzieć? To były dwie bramki, wydawało się, że wszystko fajnie się układa, no i potem ten samobój, który, jak się później okazało, przypieczętował porażkę cię w Chorzowie. No co mogę powiedzieć? No pech i... No nie wiem, co jeszcze. Trener stawowy mówił na konferencji, że nie ma do ciebie pretensji, no bo to byłoby głupotą mieć pretensje do zawodnika, że strzelił samobójczego gola, no bo oczywiście tego nie chciałeś, co jest zrozumiałe, ale jakbyś tak całościowo też ocenił to spotkanie, nie tylko z twojej perspektywy? No nie wiem, myślę, że w tym momencie, kiedy mieliśmy zawodnika więcej na boisku, że bezpotrzebnie cofnęliśmy się na swoją polowę i no nie wiem, wydaje mi się, że graliśmy z bazy, a zamiast atakować no i strzelać następny gol, jeżeli będziemy mieli okazję, ale cofnęliśmy się no i okazało się, że no, strzeliłem tego samobója i no nie wiem, co powiedzieć po takim meczu, bo naprawdę strzeliłem dwa gola. Sędzia gwiznął karny, gdzie ja zrobiłem, nie wiem, czy w ogóle był z mojej perspektywy z boiska, myślę, że nie. No i strzeliłem samobója, no. Co mogę zrobić po takim meczu? No właśnie, strasznie takie mieszane uczucia podejrzewam, no bo z jednej strony ta radość, a z drugiej strony takie dwie... Ja, w ogóle z mojej strony nie ma radości, bo przegraliśmy, no i jakbym mówił, zajebałem ten mecz, no i strzeliłem samobója i no... Co teraz zrobić, żeby się podnieść przed... Bo już w środę kolejne spotkanie, to dobrze, że tak szybko ten mecz, czy lepiej byłoby trochę przeanalizować tą dzisiejszą porażkę? Myślę, że na pewno wyciągniemy wnioski z tego meczu, bo to powinniśmy zrobić i... No i myślę, że dobrze, że szybko mecz i jeszcze gramy u siebie przed naszą publicznością i myślę, że musimy wrócić do właściwej torii, także mam nadzieję, że zagramy w całości jak dzisiaj, ale jeszcze bardziej zdeterminowani i konsekwentni. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Gracie tak samo jak wtedy, kiedy mieliście tą serię taką wygranych meczów w październiku, czy też czujecie, że coś robicie nie tak, jak powinniście robić? Na pewno nam czegoś brakuje, bo mamy taki moment, okres, przepraszam, gdzie przegrywamy mecze, gdzie nie punktujemy, a to jest w Polsce lidze najważniejsze, także jest, no po co, jaki mamy, gramy fajnie, a nie punktujemy. Każdy by chciał, żebyśmy donosili punkty do Krakowa i grali u siebie i wygrywali. No, nie wychodzi na to najlepiej i myślę, że musimy poradzić naprawdę z tą presją i z tym wszystkim, bo jesteśmy profesjonalistami i teraz ten mecz u siebie w środę musimy naprawdę zagrać dobrze, wygrać. To też fajne, że po raz kolejny mimo porażki podziękowali wam kibice, bo tutaj przyjechała spora grupa fanów z Krakowa. No i znowu, tak jak w przypadku tego meczu z Lechem, nie było żadnych gwizdów, tylko klaski, podziękowania i tak dalej. No myślę, że kibice też doceniają to, co robimy i oczywiście, że ostatni mecz z Lechem to była kompromitacja taka z naszej strony, także naprawdę była zachwala na tym, że nas dopingują, że nas mamy wsparcie od ich strony i no i największy prezent dla nich będzie, jeżeli wygramy w środę i następny mecz u siebie, także my się na pewno będziemy starali i robili wszystko, żebyśmy im no, taką przyjemność zrobili.